Graliśmy z Niemcami w Stuttgarcie. Było naprawdę ciężki mecz dla nas, bo straciliśmy czerwoną kartę w 6 minucie i graliśmy w 10 i było ciężko dla nas coś zrobić, nie? Bo Niemcami to potem dobrze grali do końca i my musieliśmy dużo biegać i myślę, że jak z 11 z 11 gramy, to mamy więcej szans to zrobić, to potem było ciężko dla nas. Niemcy, muszę powiedzieć, że nie byli taki dobry i my mieliśmy też szanse, nie za dużo, ja miałem dobra szansa, to obrońca błąd zrobił, ale myślę, że jak drugie miejsce gramy, będzie już lepiej, bo już wiemy trochę jak Niemcy grają i jak nie stracimy za czerwoną kartę, to na pewno będzie lepiej. Ja z Włochami, no to było coś inaczej, bo naprawdę my wiedzieliśmy, że Włochy umiem dobrze w piłkę grać, nie? Ale że tak dobrze umiem grać, to nie tak wszyscy myśleli i no, my byliśmy trochę jak się powiem, początek minuty to mieliśmy trochę szansę jeszcze zagrać, ale jak straciliśmy już dwie bramy, 8 minut dwie bramy straciliśmy, to było już bardzo ciężko coś tam zrobić i naprawdę one potem też dobrze zagrali i no to jest potem szkoda, bo dużo ludzi było i na polska reprezentacja jest zawsze fajno grać i chcesz wygrać, nie, to jest tak, nie, ale naprawdę, że 3-0 to było bardzo szkoda i no na pewno myślę, że dla nas to jest bardzo fajnie, bo gramy w polskiej reprezentacji, lepiej nie idzie, nie? Że U20 i reprezentacja gramy, to jest dla nas, dla mnie i Shelly i Murasz, to jest dla nas, to jest trochę jak się go to, motywacja, nie? Dla nas coś większego zrobić, nie? No, się bardzo cieszę, że na to powołanie. No i fajnie jest, że Piasmo czy młody zawodnik, no, zawodniki w drużynie i lepiej nie idzie, myślę. Daje motywację, no jest fajny tam, nie, że graliśmy w polskiej reprezentacji i teraz to jest motywacja w treningu, widać to, nie, że więcej damy z siebie, zawsze tak jest, ale już trochę więcej motywacja jest na pewno. U nas to jest tak, że musisz w treningu wszystko dać, musisz się pokazać, jak wszystkie zawodnicy i potem trener musi wiedzieć, kogo postawić, kogo nie, nie. To jest racja, że jest trochę większa szansa teraz dla nas, dla młodych i dla mnie, żeby da grać coś, bo 3 mecze teraz już 7 dni to jest bardzo dużo i na pewno myślę, że będziesz zmianę zrobić i mam nadzieję, że da coś zagrać. Ja dalej walczę, nie? Że jest tak, że piłkarz ma twarde życie, że dla mnie to teraz jest, że jestem młody i nowy jestem drużyny i muszę się pogadać, nie? Prawda jest, że nie będę cały mecz grać i wszystko grać. Ja walczę jeszcze dalej i ja 100% dam w treningu. Mam nadzieję, że trener to widzi, jak trenuję. I no, mam nadzieję, że będę teraz więcej zagrać. No, 3 mecze teraz zagrałem i nie tak dużo minut, ale myślę, że będzie więcej. Mam nadzieję.